And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? We have an answer. At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Keep them happy with drugs and computer games? Keep them happy with drugs and computer games. Ludzie to zwierzęta, które można hakować. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha. Mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie, jednak to już jest skończone. Wszyscy wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci, ale teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była pod skórą, poza ciałem, a teraz jest pod skórą, w ciele. Libera interesowała nanotechnologia medyczna, czyli urządzenia tak małe, że mogłyby pływać w ludzkiej krwi. Już w 2004 roku wynalazł krzemowe nanodruciki, które wykrywają wirusy. Jednak jego głównym celem było stworzenie wstrzykiwanego interfejsu do bezprzewodowej komunikacji ludzkiego mózgu z komputerem. Myślę, że może za kilkadziesiąt lat, kiedy ludzie spojrzą wstecz, to rzeczą, którą zapamiętają z kryzysu COVID, że był to moment, w którym wszystko stało się cyfrowe i to był moment, w którym wszystko stało się monitorowane. Że wówczas zgodziliśmy się być cały czas inwigilowani, nie tylko w totalitarnym reżimie, ale nawet w demokracji. A może najważniejsze było to, że był to moment, w którym inwigilacja człowieka zaczęła wchodzić pod ludzką skórę. Ta cała historia o Jezusie powstającym ze śmierci i byciu Synem Bożym jest fałszywa. Potrzebujemy pewnego rodzaju globalnej lojalności i globalnej tożsamości.